kiedy ktoś by mnie zapytał w 2010 roku, który z bohaterów komiksowych no, ma najmniejsze szanse w tym, żeby ukazać się na ekranach kin, to myślę, że Aquaman byłby w mojej ścisłej czołówce. No bo w tamtym okresie wprawdzie no, można powiedzieć, że już adaptacje komiksów nie raczkowały, no bo mieliśmy już początek MCU, były już dwie części Iron Mana, trylogia sama Raimiego Spidermana też już właściwie dobiegła końca, ale jeżeli chodzi o adaptację DC, to w tamtym okresie byliśmy jeszcze w trakcie trylogii Mrocznego Rycerza od Christophera Nolana. Więc gdzie tutaj upchnąć jednego z najbardziej wyśmiewanych bohaterów komiksów? Kolesia, którego mocą jest gadanie z morskimi zwierzętami, bo przecież nie tylko z rybkami, który jako środek transportu używa przerośniętego konika morskiego. No ale przenieśmy się do roku 2013, kiedy to Zack Snyder wyreżyserował Człowieka ze Stali. Film wprawdzie można uznać za pierwszą odpowiedź DC na Marvel Cinematic Universe i próbę budowania własnego filmowego uniwersum, jednak w tamtym czasie nikt o tym tak nie mówił. Był to po prostu nowy film o Supermanie. I Warner Bros. Zachęcone sukcesem Człowieka ze Stali postanowiło zatrudnić Zacka Snydera na pełen etat jako człowieka, który nie tylko będzie reżyserował te filmy, ale także sprawował całą pieczę nad tym filmowym uniwersum z bohaterami właśnie DC Comics. Snyder nie marnował czasu i już 3 lata po Człowieku ze Stali na ekrany kin wszedł Batman v Superman Świt Sprawiedliwości. Film, w którym pierwszy raz mieliśmy zobaczyć na ekranie pojedynek Człowieka ze Stali z Mrocznym Rycerzem, okazał się, no powiedzmy sobie, niezbyt dobry. Snyder już w Man of Steel pokazał, że chce podejść do adaptacji komiksów dużo, dużo poważniej niż robi to Marvel. Jego bohaterowie mieli mieć ciągłą deprechę i wszystko naokoło miało być szare i ponure. I nie mam nic przeciwko innemu podejściu do materiału źródłowego, ale szczerze, na filmy Snydera po prostu ciężko się patrzy. Zack Snyder jest reżyserem wizualnym. Zresztą swoją karierę zaczynał od tworzenia reklam, gdzie myślę, że tej wizualności się nauczył, bo ona w tamtej branży była najbardziej pożądana. Jednak w jego filmach, no nie oszukujmy się, nic więcej właściwie poza tym nie idzie, no bo prowadzenie aktorów właściwie w każdym filmie Zacka Snydera kuleje. Drewniane dialogi też są w każdym filmie. I pomimo tego, że te obrazki są bardzo ładne i bardzo fajnie się wrzuca na tapetę na przykład swojego komputera, no to jednak jest to gówno w papierku. Bardzo ładnym papierku, ale jednak gówno w papierku pozostanie gównem w papierku. Oczywiście w Batman v Superman te dwie ikoniczne postacie to było za mało dla Snydera. Chociaż wydaje mi się, że bardziej dla włodarzy Warner Bros. I przedstawił on na ekranie właściwie całą Ligę Sprawiedliwości, która już w tamtym czasie miała zapowiedziany swój własny oddzielny film. Trochę więcej uwagi przeznaczono dla Wonder Woman, najbardziej znanej superbohaterki na świecie. Pozostali członkowie Ligi pokazani są tylko na krótkich scenkach jako... No właśnie, jako jakieś nagrania, jakby z kamer przemysłowych. Ta scena jest tak bez sensu, że szkoda gadać. Więc na tych nagraniach mamy Cyborga, Flasha i Aquamana, któremu ktoś wyraźnie przeszkodził w stawianiu klocka w morskich głębinach. Do roli Aquamana wybrano znanego z serialu Gra o Tron Jasona Momoę, który w żadnym aspekcie nie przypominał swojego współczesnego komiksowego odpowiednika. No bo przecież zwykły blond goguś w złoto-zielonym stroju byłby dla wizji Snydera zbyt kolorowy. Snyder postanowił odnieść się do wersji Aquamana z czasów, kiedy komiksowi bohaterowie musieli mieć wielkie mięśnie wielkości arbuzów, czyli do interpretacji z szalonych lat 90. Wprawdzie Snyder nie kazał swojemu Aquamanowi upitolić sobie ręki i włożyć zamiast niej harpun, ale inspiracja była widoczna na pierwszy rzut oka. W 2017 roku dostaliśmy Ligę Sprawiedliwości, w której to każdy z bohaterów, w tym także Aquaman, dostał te swoje przysłowiowe 5 minut. Jednak ten film, ze względu na swój bardzo burzliwy okres produkcyjny, no był takim bałaganem, że ciężko było w tamtym okresie wywnioskować, jak to pójdzie i czy w ogóle dalej pójdzie. Warner Bros. Gdzieś się pogubiło. Zapowiedzieli oni bowiem na przestrzeni lat dziesiątki filmów ze swoimi bohaterami, a tak naprawdę mało który doszedł do realizacji. Wonder Woman w reżyserii Patty Jenkins był pierwszą jaskółką nadziei, że może oddanie tych bohaterów innym twórcom, takim, którzy mają pomysł na stworzenie dobrych filmów z bohaterami DC, będzie dobrym rozwiązaniem? Kolejnym solowym projektem po Wonder Woman został Aquaman, który okazał się jeszcze większym sukcesem finansowym niż właśnie Wonder Woman, a przecież ten film ciągle leci w kinach i ciągle zarabia. I o ile przy obecnych nastrojach w Hollywood sukces Wonder Woman mógł ktoś przewidzieć, tak sukcesu Aquamana to chyba nikt się nie spodziewał.
Na reżysera przygód Aquamana został wybrany James Wan. Człowiek w głównej mierze zyskał uznanie w Hollywood za sprawą bardzo dobrze przyjętych horrorów. Na jego koncie są takie produkcje jak pierwsza część Piły, dwie pierwsze części serii Insidious czy Obecność. Jeśli chodzi o filmy wysokobudżetowe, Wan zasłynął siódmą odsłoną Szybkich i Wściekłych i to dzięki temu filmowi Wan może teraz być zaliczany do czołówki reżyserów w Hollywood. Film przy budżecie 190 milionów dolarów zarobił ponad 1,5 miliarda na całym świecie. Pewnie dużą zasługą takiego sukcesu miał być fakt, iż miała być to ostatnia odsłona cyklu z Polem Walkerem, który zmarł na skutek wypadku samochodowego, ale fakt pozostaje faktem i James Wan stworzył jeden z najbardziej kasowych filmów w historii. Kiedy wyszedłem z Aquamana, pomyślałem sobie, no Warner Bros. Poszedł po rozum do głowy i po prostu dał Jamesowi Wanowi wolną rękę i kupę siopy, żeby zrobił taki film, jaki chciał zrobić. Wan w sumie nie miał tutaj łatwego zadania, bo nie mógł na przykład sobie dobrać aktorów pierwszoplanowych. Zarówno Momoa w roli Aquamana, jak i Amber Heard w roli Mary zostali zatrudnieni jeszcze za czasów, kiedy nad uniwersum pieczę sprawował Snyder. Jednakże Snyder nigdy nie dał tym bohaterom osobowości, więc Wan mógł sobie tutaj ukształtować aktorów. Bo rzucanie w co drugim zdaniu "Yeeha!" i "My man!" to nie jest osobowość. Wybaczcie, nie znam postaci Aquamana z kart komiksów na tyle, aby móc powiedzieć, czy reżyser oddał w tym filmie mu sprawiedliwość i czy fani komiksów tego pierwowzoru będą zadowoleni, ale moim zdaniem Jason Momoa jako Aquaman w końcu zyskał jakiś charakter. Oczywiście nie jest to jakaś głęboka postać, właściwie żaden z bohaterów na ekranie nie jest jakiś specjalnie głęboki. Raczej wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły i dlaczego. No powiedzmy, że w tym filmie ocean jest głęboki i wystarczy, okej? Sama historia też jest raczej standardowa. Arthur Curry, syn człowieka oraz królowej Atlantydy, musi objąć należyty mu tron, aby nie doszło do tragedii zarówno pod wodą, jak i na lądzie. W sumie mogliby to pisać na tych broszurkach, co są w kinie rozdawane. Warner Bros., zadzwoń do mnie. Niby nic odkrywczego tutaj nie ma, ale James Wan bawi się konwencją i nie boi się na przykład do bardzo pompatycznych scen wrzucić ośmiornicy grającej na bębnach. W sumie to o co chodzi z tymi zwierzętami, co grają na instrumentach perkusyjnych w tych komiksowych adaptacjach? To jest jakiś nowy trend? Albo kiedy nagle w finałowym epickim starciu na ekranie pojawia się wielka morska Godzilla, albo rekiny strzelające laserami. Przecież to było marzenie doktora zło z filmów o Austinie Powersie. Czego chcieć więcej? You know, I have one simple request, and that is to have sharks with frickin' laser beams attached to their heads. Już kilkukrotnie wspominałem w swoich materiałach, że Jason Momoa to jest taki koleś, z którym myślę, że każdy chciałby się zaprzyjaźnić, ale nikt nie chciałby być jego wrogiem. I taki właśnie jest Aquaman. Przyjacielski, pomocny, ale kiedy mu ktoś zajdzie za skórę, no to lepiej... Run, bitch! Run! No i jeszcze dwa słowa o partnerującej mu Amber Heard w roli Mary. Od kiedy wyszedłem z kina, ta dziewczyna kilkukrotnie śniła mi się po nocach. Oczywiście bez żadnych podtekstów, ale żonie o tym nie mówiłem, tak dla bezpieczeństwa. Jej wygląd w tym filmie to oczywiście jawne odwołanie do małej syrenki Disneya i naprawdę bardzo fajnie się patrzy na nią na ekranie i widać chemię między tymi bohaterami. Tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju. No spójrzcie na strój Mary. No tak, biorąc pod uwagę to, że film tak w 70% dzieje się pod wodą, ale czasem z tej wody Mera wychodzi, to zastanawiam się, no bo widać, gdzie woda wpływa w tym kostiumie, ale zastanawiam się, gdzie ona wypływa. Weź się zastanów nad swoim życiem, typie. Naprawdę nie sądziłem, że film o Aquamanie może być tym najlepszym, który do tej pory wyszedł pod szyldem uniwersum DC. Film nie duży się jak flaki z olejem, jak to miało miejsce we wcześniejszych produkcjach. W sumie każda scena dialogu między głównymi bohaterami w tym filmie jest przerywana albo jakimś wielkim wybuchem, albo atakiem jakiegoś złola. I do tych wspomnianych złoli można by się przyczepić, bo ani Black Manta, ani grany przez Patryka Wilsona Ocean Master nie reprezentują po sobie nic poza "zemszczę się na Aquamanie" albo "przejmę tron Atlantydy". Ale niestety to przypadłość większości adaptacji komiksów, a zwłaszcza tych, które są tak zwanymi origin story, no bo nie oszukujmy się, Aquaman to jest origin story. Bo wiecie, ten film przypominał takie troszkę shonenowe anime, wiecie, stoi dwóch bohaterów na przykład naprzeciwko siebie, krzyczą dużo, nabierają nowych mocy, kiedy na przykład zmienią strój, nagle dostają jakiejś dodatkowej mocy, no może dobra, nie do końca tak jest, ale coś w tym myślę, że zdaniu akurat było.
Mimo wszystko nie wiem, czy te wszystkie bombastyczne akcje, które są w tym filmie, naprawdę takie epickie pojedynki pod wodą, to całe, ta cała Atlantyda, jak jest przedstawiona, nie wiem, czy ona zrobiłaby na mnie takie wrażenie, gdybym nie oglądał tego na wielkim ekranie IMAX-u, tylko na przykład w domu przed telewizorem. Ale w tej formie, w jakiej ja ten film widziałem, to naprawdę bawiłem się świetnie, więc jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć Aquamana w kinie, to myślę, że dla fanów komiksowych adaptacji jak znalazł. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podobał Aquaman. I to tyle. Kłania się, Ormando. Do następnego. Cześć.